Ferie zimowe w gminie Nędza rozpoczęły się razem z noworocznym turniejem tenisa stołowego. Impreza już od kilkunastu lat zachęca kolejne roczniki dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej. Zapisy do turnieju wystartowały wczesnym rankiem, w sobotę, 18 stycznia, w sali sportowej Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy. Jednym z pierwszych wpisujących się na listę był Paweł Bogacz, uczeń pierwszej klasy, marzący o tym, że z turnieju wróci z medalem. A długo trenowałeś? No, niekiedy sobie potrenowałem. A to jest twoja ulubiona gra, czy są jeszcze inne, które lubisz? To jest moja ulubiona. I od kiedy grasz w tenisa stołowego? No już od 2 tygodni, tak. Każdy, kto wpisał się na listę uczestników turnieju, mógł rozpocząć rozgrzewkę. Grupa chłopców w ramach treningu zorganizowała sobie turniej niezależny. Na czym ten turniej polega? Bo wy się kręcicie w kółko. No, gra na karuzela. Aha, i każdy odbija, tak? No, tak. A jak nie odbije, to co wtedy? To odpada. Inni czekali na początek gier eliminacyjnych. Zeszłego roku gram, tak żeby grać po prostu u nas w szkole, nie? A jakieś specjalne przygotowania do turnieju też były? Nie. Zupełnie. A w swoim przypadku? Ja już gram 3 lata. Trenuję praktycznie codziennie. Czy gram w szkole i to wszystko. Jak zwykle nie zawiodła grupa czeska, która na turniej zawsze przybywa gościnnie z partnerskiej miejscowości Wielka Chasztice. Tutaj u was w Polsce zawsze jest dobra atmosfera, to tutaj chętnie przyjeżdżamy i już kilka razy tutaj byliśmy, nie wiem, ja osobno jestem tutaj chyba po 5 raz, ale tak całkowicie chyba 10 lat już jeździmy tutaj. No. Dzisiaj przyjechaliśmy, jest nas 6 i 5 osób gra. Każdego roku o sprawną organizację turnieju tenisa stołowego dba nauczyciel wychowania fizycznego w miejscowej szkole Grzegorz Swoboda. Staram się rozpisać wszystkie te dokumenty, które zgłoszenia rozpisać na poszczególne systemy, żeby młodzież mogła już zacząć rozgrywać mecze. I na czym polega, jak wygląda system gry? System jest zróżnicowany w zależności od ilości uczestników. Gramy systemem KO, systemem do 2 przegranych lub systemem każdy z każdym. Jest takie piękne powiedzenie, które ja bardzo często powtarzam, ćwiczenie czyni mistrzem. Jeżeli to już jest 14, bodajże 14 konkurs, no to za 14 lat to ci, którzy zaczynali, praktycznie w tej chwili są organizatorami. Ja zwykle mówię, tak długo jak istnieją w gimnazjach, bo chyba to się zgadza, tak długo taki ten turniej trwa też, bo rozpoczęliśmy w tym roku, w którym były gimnazja i to się tak przez cały czas ciągnie. No i poważną ilość ludzi przyciąga, dlatego że teraz przeszło 60, ale widzę, że napływają nowe osoby, także potem końcówka zwykle jest znacznie większą ilością jeszcze osób. Turniej to zwykle 5 kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, kobiety open i mężczyźni open. Najliczniejsza oczywiście ta najmłodsza szkoła podstawowa, jak również gimnazjum. Wiadomo, że te turnieje przede wszystkim się organizuje dla młodzieży, żeby oni z tego skorzystali, więc ta grupa naprawdę tutaj dopisuje w granicach po 20 osób w danej kategorii jest. O tutaj przepraszam, w kategorii szkoły podstawowej jest prawie 30 osób zgłoszonych, więc bardzo mnie to cieszy. Celem organizatorów jest popularyzacja aktywności wśród dzieci i młodzieży oraz promocja sportu w całej gminie.